Ruszyły prace związane z przebudową ulicy Nowy Świat w Kozienicach. Zakres robót obejmuje rozbudowę odwodnienia ulicy. Przebudowanie skrzyżowania z ulicą Armii Ludowej ma być wyniesione, podobnie jak przejście dla pieszych. Przewidziano także wymianę i wprowadzenie nowych barierek w obrębie tego skrzyżowania. Ma też powstać wyniesione przejście na wysokości bloku numer 2. Dodatkowo wszystkie przejścia dla pieszych mają być wygrodzone. Poprawę bezpieczeństwa zapewnią także zamontowane progi zwalniające oraz wprowadzenie ograniczenia prędkości do 30 km na godzinę. W zakresie prac jest także utwardzenie z kostki brukowej parkingów przed blokiem numer 2. Wykonawcą robót jest na zlecenie gminy Kozienicka Gospodarka Komunalna. Przebudowa ma się zakończyć do końca maja. Do tego też czasu kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu.